Kilka miesięcy temu wstawiłem odcinek o teorii strun, czyli jednej z teorii, które miałyby tłumaczyć, skąd właściwie bierze się grawitacja, w jaki sposób działa na poziomie kwantowym. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnym odkryciem, które może uwiarygodnić właśnie tę teorię. Również kilka miesięcy temu mówiłem o wykryciu fal grawitacyjnych, których istnienie zakładała teoria względności Einsteina. Detektor, a właściwie interferometr laserowy LIGO wykrył fale grawitacyjne, które powstały przy połączeniu się dwóch czarnych dziur. No dobra, ale co wspólnego mają fale grawitacyjne i teoria strun? Okazuje się, że być może całkiem sporo. Naukowcy z Uniwersytetu Maxa Plancka w Poczdamie wykryli, że przewidywane w teorii strun inne dodatkowe wymiary mogą mieć wpływ właśnie na fale grawitacyjne i badając fale grawitacyjne moglibyśmy być w stanie wykryć właśnie te wyższe, inne niż te, których doświadczamy na co dzień wymiary. W porównaniu z innymi oddziaływaniami, takimi jak oddziaływania jądrowe czy też elektromagnetyzm, grawitacja wydaje się być bardzo słabym oddziaływaniem. Dlaczego tak się dzieje? No tego póki co nie wiemy i różne teorie starają się to wytłumaczyć. Jedna z nich mówi, że to właśnie te hipotetyczne, inne wymiary mogą mieć na to wpływ. Po prostu grawitacja musi niejako dzielić się oddziaływaniem z innymi wymiarami i dlatego w naszym otoczeniu, w tym co my widzimy i w tym w czym my działamy, wydaje się być po prostu słabsza. Jak wspomniałem wcześniej, teoria strun zakłada istnienie właśnie tych małych wymiarów, które nie rozwinęły się w początkach istnienia Wszechświata, tak jak rozwinęły się te, które obserwujemy na co dzień. Jeśli okaże się, że dzięki detekcji fal grawitacyjnych będziemy w stanie zauważyć te wymiary, zbadać je i potwierdzić istnienie, prawdziwość teorii strun, będziemy o krok bliżej do zrozumienia kwantowej grawitacji, a ta jest niezbędna nam do zrozumienia tego, co dzieje się na przykład we wnętrzu czarnej dziury. W tym momencie nasza fizyka, której używamy na co dzień, nie jest w stanie powiedzieć nam, co we wnętrzu czarnej dziury może się znajdować. Mamy pewne podejrzenia, pewne obliczenia matematyczne wskazują na istnienie osobliwości, natomiast nie możemy dokładnie tego powiedzieć. Nie ma aparatu matematycznego czy też fizycznego, który mógłby to naświetlić. Potwierdzenie istnienia dodatkowych wymiarów mogłoby nas również przybliżyć do odkrycia tego, co naprawdę miało miejsce podczas Wielkiego Wybuchu, no i sprawdzenia, czy faktycznie Wielki Wybuch w ogóle miał miejsce. Do tej pory dodatkowe wymiary próbowano odkryć w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN-ie. Niestety bez większych rezultatów. Dlatego naukowcy bacznie przyglądają się detekcji fal grawitacyjnych. To jest nowa dziedzina nauki, nowa dziedzina astronomii i fizyki, w której dopiero zaczynamy raczkować. Ba, nawet nie raczkować, dopiero zaczynamy poruszać kończynami. Jednak już teraz widzimy, że może to otworzyć nam drogę do nowych, niesamowitych odkryć. Badacze z Poczdamu odkryli, że dodatkowe wymiary mogą wpływać na fale grawitacyjne na dwa sposoby. Pierwszym jest modyfikowanie fal poprzez wzbudzanie ich na wysokich częstotliwościach. Jednak tutaj na razie nie jesteśmy w stanie takich wzbudzeń wykryć. Z racji na to, że naziemne interferometry takie jak LIGO są po prostu zbyt mało precyzyjne. Możemy poczekać na rozwój tej technologii i zobaczyć, jak będzie działał kosmiczny interferometr LISA, który już w tym momencie jest testowany na orbicie. A właściwie nie cały interferometr, a jego pilotażowy program, czyli ELISA. Póki co wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, także za kilka lat być może będziemy posiadaczami bardzo zaawansowanego interferometru, który będzie mógł wykrywać właśnie takie drobne nieścisłości, drobne zaburzenia fal grawitacyjnych. Numer dwa. Dodatkowe wymiary miałyby wpływać na to, w jaki sposób fale grawitacyjne rozciągają i kurczą czasoprzestrzeń. I tutaj jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, cokolwiek zaobserwować. Interferometry laserowe, które posiadamy w tym momencie, czyli LIGO oraz Virgo, który ma dołączyć do wspólnego badania na przełomie 2018 i 2019 roku, prawdopodobnie będą w stanie zauważyć te delikatne różnice w rozciąganiu, w oddziaływaniu na naszą rzeczywistość. I tutaj właśnie jest pole do popisu dla naukowców. Tutaj mogą w jakikolwiek sposób zauważyć wpływ i działanie tych dodatkowych wymiarów. A jeżeli to zrobią, jeżeli to zauważą, no to będzie
będziemy mieli pierwsze poszlaki, pierwsze potwierdzenie, że coś takiego jak dodatkowe wymiary faktycznie może istnieć. A co za tym idzie? No, za tym idzie być może w końcu stworzenie zunifikowanej teorii oddziaływań, zunifikowanej teorii grawitacji kwantowej. W końcu być może będziemy wiedzieli, jak to wszystko działa, no i postawimy krok w dalszym rozwoju naszej wiedzy na temat otaczającego nas wszechświata. To taki krótki filmik z racji na to, że po prostu zafascynowała mnie ta wiadomość i chciałem się z wami nią podzielić. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może natrafiliście już na jakieś dodatkowe informacje w tym temacie, także też wklejajcie linki, też wklejajcie to, co udało wam się zobaczyć. No a ja z wami widzę się już w kolejnych produkcjach Astrofazy, także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!